głębokim cieniu rododendrony i azalie słabiej kwitną, a pełne nasłonecznienie może przypalić liście. Dla rododendronów zatem wybierz stanowisko półcieniste, a dla azalii nieco bardziej słoneczne. Azalie i rododendrony potrzebują dużych ilości wody, aby bujnie kwitnąć. Dlatego podlewaj je regularnie lub wykorzystaj system nawadniający. Tylko z gleby o kwaśnym podłożu roślina jest w stanie pobierać niezbędne składniki pokarmowe. Więc gdy odczyn jest zbyt zasadowy, roślina będzie słabo odżywiona. Poskutkuje to mało obfitym kwitnieniem oraz niepokojącymi objawami na liściach. Gdy gleba jest jałowa, roślinie brakuje składników odżywczych, żeby obficie zakwitnąć. Dlatego pamiętaj o stosowaniu specjalistycznych nawozów do rododendronów i azalii, które dodatkowo zakwaszają podłoże. Usuwając przekwitłe kwiatostany, pobudzasz rododendrony do zawiązywania pąków kwiatowych na przyszły rok. Spodziewając się przymrozków, możesz okryć co wrażliwsze rośliny. Pamiętaj, aby od drugiej połowy lipca stosować tylko nawozy bez azotu. Dzięki temu roślina spowolni wzrost, a wypuszczone pąki kwiatowe nie przemarzną w zimie. Nie zapomnij też o obfitym podlewaniu tuż przed zimą. Gdy zadbamy o dobre warunki, rododendrony i azalie odwdzięczą się obfitym kwitnieniem.